Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Moi drodzy, jesteśmy świątyni. Świątynia to miejsce, gdzie ludzie oddają cześć Bogu, wychwalają Boga. Przychodzą oddać Mu cześć, oddać Mu całe swoje życie, pod Jego panowanie. Jest to odpowiedź na zaproszenie kochającego Ojca, który zaprasza, żeby przyjść. I szczęściem człowieka jest uwielbianie Boga. Ale żeby do tego się przygotować, do tego prawdziwego uwielbienia, trzeba najpierw mieć skruszone serce. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Tak jak król Dawid mówił, że pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. I który z tych modlących się miał skruszone serce? Faryzeusz czy celnik? Faryzeusz i celnik są w tej samej świątyni, ale reprezentują dwie różne jakby religie. Jedna religia prowadzi do usprawiedliwienia, a druga jest religią oszukańczą. Celnik, pomimo tego, że był zdrajcą, kolaborantem, był człowiekiem pogardzanym przez społeczeństwo, wyrzutkiem społecznym, ale to uznawał przed Bogiem. Tak, jestem grzesznikiem. Bił się w piersi, nie miał śmiałości podnieść oczu ku niebu. To było dla niego bardzo upokarzające. Może nie wiemy, dlaczego on stał się kolaborantem. Może nie miał innego wyjścia. A może mu było tak po prostu łatwiej. Ale potem żałował. Prosił Boga o przebaczenie. Stawiał Boga na pierwszym miejscu, w centrum swojej uwagi. Święty pustelnik, założyciel ruchu monastycznego, pustelniczego w Egipcie, święty Antoni Pustelnik, który żył bodajże 107 lat na przełomie III i IV wieku, kiedy przeszedł pewną drogę oczyszczenia, drogę pustelniczą, powiedział, że dwie rzeczy trzeba cały czas mieć na uwadze. Po pierwsze, jak przychodzi się przed Bogiem, przed Boga, to trzeba mieć przed sobą świadomość swoich dotychczasowych grzechów. Skruszonym sercem trzeba przyjść, żałować za swoje grzechy. A po drugie, spodziewać się, że będą następne pokusy. I prosić Boga, abyśmy nie ulegli pokusie, aby nas ominęły te pokusy, żeby nas nie pochwyciły, bo cały czas trzeba czuwać nad naszym zbawieniem. I to jest prawdziwa, realistyczna religia. Dzisiaj psycholodzy, po Freudzie, po Jungu, po psychoanalizie i po innych formach różnych terapii, gdybyśmy tak ich zapytali, czy im taka właśnie postawa poczucia grzeszności, poczucia czujności jest zdrowa, to wielu mogłoby zakwestionować, że tak człowiek nie powinien funkcjonować. Tak, jeżeli nie jest połączony z Bogiem, to jest to dla niego niebezpieczne. Widzenie swojej grzeszności i życie w czujności przed popełnieniem grzechu.
Jeżeli tylko by się koncentrował na sobie, prędzej czy później mógłby wpaść w nerwicę i skupiając się na sobie mógłby dokonać samozniszczenia, autoagresji, znienawidzić siebie. Ale kiedy patrzy na Boga, miłosiernego, przebaczającego, kochającego, doświadcza pomimo swojej grzeszności, a może właśnie dlatego, że jest tak bardzo grzeszny, że Bóg jest miłosierny, kochający i nie pobłaża grzechowi, ale jednocześnie ratuje grzesznika. Zwalcza grzech, daje moc, żeby ten grzech człowiek mógł odrzucić, ale z drugiej strony ratuje człowieka. Myślę, że w gorszej sytuacji jest faryzeusz, bo choć modlitwą swoją popełnia grzech, to sam nie widzi tego grzechu. Sam siebie oszukuje. Oszukuje się poprzez porównywanie się z ludźmi, którzy są naprawdę gorsi od niego. Bo on naprawdę 2 razy w tygodniu pości, bo on naprawdę dużo się modli. Nawet ze wszystkiego, co nabywa, płaci na świątynię 10. I przestrzega 613 przykazań. No może jedno miłości bliźniego trochę pogardzał tym właśnie celnikiem, ale przecież i do dnia dzisiejszego w judaizmie splunięcie pobożne na widok grzesznika jest czymś godnym właśnie człowieka sprawiedliwego. Ja się w ten sposób odcinam, powie pobożny Żyd. Pobożny Żyd także, kiedy kończy się szabat, jest tak zwana uroczysta hawdala, wtedy też dziękuję, że Bóg oddzielił od tych grzesznych narodów pogańskich, że jesteśmy ludem świętym, ludem wybranym. Nawet taki pobożny Żyd rano może się modlić, że dziękuję Ci Boże, że się nie urodziłem poganinem, że się nie urodziłem na przykład kobietą, że jestem po prostu tym, kim jestem. Tylko że ta oszukańcza religia może prowadzić do samouwielbienia. Zamiast uwielbiać Boga, uwielbiam siebie. Koncentruję się na swojej doskonałości, która tak naprawdę zamienia się w pychę. A pycha kroczy przed upadkiem. Kroczy przed właśnie czymś takim jak grzech demoniczny. Wywyższania się nad innymi i bycia w pewnym sensie niezależnym od Boga. To nie Bóg mnie zbawia, to ja za pomocą wykonywania przepisów prawa zdobywam niebo. Dzisiaj, gdybyśmy zapytali ortodoksyjnych Żydów, jak rozumieją zdobywanie nieba, to powiedzą tak. Był taki rabin Solowejczyk, który mówił, że tak naprawdę jedyna rzecz pewna, że pochodzi nie z tego świata, jest z transcendencji, to prawo, to przepisy prawa. To są przykazania, 613. Wszystko inne jest niepewne. Człowiek, który jest człowiekiem halachicznym, halacha znaczy droga, to taki człowiek, który bierze to prawo i w swojej jeszywie, jeszywa, czyli siedzenie, studiuje, rozważa, jak wprowadzić w czyn te wszystkie przykazania prawa. Oprócz tych 613 są też wypowiedzi różnych rabinów, responsy, oprócz Talmudu są jeszcze takie różne sytuacje współczesne. Dzisiaj mamy aż 300 tysięcy różnych odpowiedzi rabinów. I to wszystko trzeba przestudiować i wprowadzić w życie. Taki pobożny Żyd nie powie, że modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem. Nie, to jest przykazanie, które wymawiamy, które traktujemy jak praca. Trzeba po hebrajsku przeczytać tekst. Nie ma możliwości kontaktu z Bogiem. Nie ma możliwości rozmowy z Nim. Ja mam swój własny tekst i ten tekst, i te wszystkie przykazania, i to wszystko, co czynię, niezależnie czy moje serce jest gdzieś blisko Boga, czy daleko, to się nie liczy. Liczy się tylko czyn, wykonanie pewnych czynów. I wtedy te czyny mają charakter zbawczy. Wykonanie przepisów prawa zdobywa niebo. Czyli można by powiedzieć w pewnym sensie jakaś forma autosoterii. Człowiek dobry powinien zasługiwać na niebo. Ale kiedy czytamy
Nowy Testament, to widzimy, że wszyscy ludzie zasłużyli na gniew Boży. Od grzechu pierworodnego ciągnie się ten zapis dłużny, który mógł zapłacić i zapłacił tylko sam Bóg, wcielony, Jezus Chrystus, który stał się jednym z nas. I teraz, kiedy przychodzimy na modlitwę, stajemy przed Bogiem z całą swoją grzesznością. Warto sobie uświadomić, ile to grzechów popełniliśmy i w pokorze przed Bogiem oddać Mu cześć, że Bóg się nie zniechęca, że Bóg jednak przyjmuje nas takimi, jakim jesteśmy. A potem też prosić, aby nie wracać do tych grzechów, żeby one się nie powtarzały, żeby też czuwać, kiedy przychodzi każda pokusa, szczególnie pokusa do tego, żeby chcieć, aby inni chwalili, aby się też przed Bogiem pochwalić. A może trzeba po prostu pobyć przed Bogiem takim, jakim się jest i prosić Boga o to, aby Jego chwała w naszym życiu się rozprzestrzeniała, promieniowała. Pamiętajmy, kiedy przychodzimy do kościoła, przychodzimy do świątyni, przede wszystkim zostawiajmy przed Bogiem całą naszą nędzną naturę. Święta siostra Faustyna Kowalska chciała być przed Bogiem oczyszczona, taka święta i prosiła: Panie Jezu, pokaż mi całą moją grzeszność. Pan Jezus mówi: nie, nie pokażę Ci. Jakbym Ci pokazał, to byś umarła z przerażenia. Nie zajmuj się tym. Spójrz na mnie. Namaluj mój obraz. Patrz na mnie i powtarzaj: Jezu, ufam Tobie. Są pokusy, ale kiedy Pan Jezus ma nas w swoich rękach, to złe duchy nie mają do nas dostępu. Chyba że sami się wyrwiemy. Święta Teresa z Awila mówiła, że dziecko na rękach ojca jest bezpieczne. Nawet jak psy jakieś groźne warczą, to ten ojciec to dziecko obroni. Ale jak to dziecko chce zeskoczyć i uciec od ojca, może być pogryzione przez takiego wilczura. Dzisiaj stańmy w prawdzie, tak jak ten celnik, choć i w nas jest dużo faryzeusza. Chciejmy odkrywać tego faryzeusza i prosić Boga, aby nas nawracał z faryzeizmu do prawdziwej wiary katolickiej, która jest oparta na pokorze, na uniżeniu przed Bogiem, na oddawaniu Bogu chwały i na tym, że trzeba czuwać. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Dzisiaj sobota. Maryja w tym pięknym Magnifikat mówiła, że wielbi dusza moja Pana, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Strącił łaców stronę, a wywyższył pokornych. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię. Niech w tym Jego imieniu, w imieniu Trójcy Przenajświętszej, będzie to spływało na nas Boże błogosławieństwo i niech nam towarzyszy w każdej naszej modlitwie, abyśmy przeżywali wiarę w prawdziwej, nieoszukańczej religii, która prowadzi do prawdziwego zjednoczenia z Bogiem. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.